Good morning, everyone. Hello, hello, hello. Dzień dobry. Good morning. Good afternoon for me, but for you, definitely good morning. So after a longer break, we are going to do breakfast today. Hello everyone. Jeżeli ktoś jest tutaj, kto mnie widzi i słyszy, to proszę dać mi znać, że mnie widzicie i słyszycie, że wszystko jest dobrze, bo ja widzę, że obraz jest ciemny. Czy mnie widać dobrze? Bo jeżeli mnie nie widać dobrze, to zmienię jakoś pozycję, się gdzieś przedstawię, może będzie troszeczkę lepiej, bo z tyłu mam światło i tak to dziwnie wygląda. Cześć Mariolu, cześć, witam cię. And hello everyone else. So, if you are here for the first time, my name is Joanna, and this is Breakfast with Joanna. I am an online English teacher, I am an English conversation trainer, and I train adults to speak fluently and without shame in English. And every Monday we meet here to talk a little bit about English language. A więc to jest English Breakfast with Joanna, czyli angielskie śniadanko ze mną. Ja jestem Asia, oczywiście, Joanna, i jestem trenerką angielskiej konwersacji. Uczę osoby dorosłe mówić biegle, bez skrępowania, bez zażenowania w języku angielskim. No, a tu się spotykamy w poniedziałki, aby porozmawiać sobie o wszystkim, co związane jest z językiem angielskim. Generalnie spotykamy się co poniedziałek, ale mieliśmy sobie taką małą przerwę, dlatego że jestem na wyjeździe. A jak jestem na wyjeździe, to czasami nie ma internetu i różnych innych rzeczy, więc nie chciałam Wam obiecywać, że będziemy się widzieć, bo różnie to bywa z internetem i z różnymi innymi rzeczami, ale dzisiaj jestem bardzo zadowolona, że udało mi się i znaleźć czas, i znaleźć internet, i znaleźć miejsce na to, żebyśmy sobie pogadali. Cześć! Cześć, cześć, Alu, witam cię bardzo serdecznie i witam wszystkich innych, wszystkie inne osoby. So, I am in Thailand at the moment. I have been here for 2 weeks, I think. I still have 3 weeks to go, so I will be here for another 3 weeks. And so far, I have visited the south of Thailand and I went to the countryside. At the moment, I am in Chiang Mai. And next week, I am going back to the south, but I am going for holiday. I am going for to be on the islands and I'm going to relax and swim in the sea and just enjoy myself. But today, I am in Chiang Mai and I'm doing some work. And that includes, of course, our breakfast together. Cześć Monika, dzień dobry, hello, good morning, and Magda is here too. Hi Magda, how are you? How are you doing? Więc moi drodzy, znalazłam, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałam, jestem w Chiang Mai i pracuję, a więc jeżeli pracuję, to również mamy ze sobą śniadanka, więc i w następnym tygodniu też będzie śniadanie, od razu mówię. Później znowu będzie przerwa, a później już wrócę i już będziemy robić je regularnie przez parę miesięcy, także już nie będzie tak w kratkę wszystkiego. Ale dzięki temu, że że się spotykamy trochę w kratkę, to tak zbieram ciągle te wasze prośby o przeróżne, przeróżne rzeczy. Więc w sumie z jednej strony mi się to trochę przydaje, że jest przerwa i że jesteście też w stanie trochę zebrać tych rzeczy, które chcielibyście się dowiedzieć. Cześć Iwona, hello. Miło mi cię tu widzieć, Iwona, dawno cię nie było na naszym spotkaniu, więc o wiele jeszcze mi bardziej milej, że jesteś tutaj. Więc słuchajcie, było parę próśb o przeróżne rzeczy, więc były prośby o E i D, ale o coś bardziej zaawansowanego. I to Wam przygotuję, postaram się przygotować na następny tydzień. Dlatego, że teraz po prostu nie miałam czasu, żeby przygotować slajdów. Zawsze lubię na tych live'ach naszych, chociaż na lekcjach na przykład nie używam slajdów w ten sposób, natomiast na naszych live'ach lubię te slajdy używać. Więc postaram się następny raz ułożyć E i D
te bardziej takie rzeczy, które są troszeczkę bardziej zaawansowane, troszeczkę bardziej skomplikowane. Nie tylko taką podstawową informację, ale właśnie troszeczkę coś bardziej skomplikowanego, więc to na następny tydzień sobie odłożymy. Była również prośba o czasy warunkowe, które dzisiaj sobie z lekka przerobimy. Nie będę wchodzić w szczegóły. Uważam, że czasy warunkowe, zresztą jeszcze sobie o tym powiemy, czasy warunkowe powinno się uczyć przede wszystkim przez konwersację. Natomiast dzisiaj powiemy sobie o tym, jak się uczyć czasów warunkowych i w jaki sposób ułożyć sobie tą naukę. I o tym Wam powiem. Jeżeli interesują Was czasy warunkowe, to podeślę Wam nagrania na YouTubie, które zrobiłam bardzo dawno temu, ale one nadal są przydatne i myślę, że są dobrze zrobione i one są bardzo krótkie, ale myślę, że wydaje, że właśnie przez to też są bardzo praktyczne, więc podeślę Wam to. Tam jest o trzech czasach warunkowych. A bardziej skomplikowane rzeczy, jeżeli chodzi o czasy warunkowe, na przykład mieszanie czasów warunkowych, to już jest wyższa szkoła jazdy i na początku trzeba opanować te podstawy, a dopiero się przenieść gdzie indziej. I dzisiaj powiemy sobie też, moi drodzy, o tym, jak organizować sobie naukę w taki sposób, żeby nie przytłaczać się ilością materiałów, bo to jest rzecz, która się ciągle ostatnio powtarza na forach internetowych, na grupach facebookowych, w przeróżnych miejscach w sieci, gdzie ludzie zaczynają narzekać na to, że mają zbyt dużą ilość materiału. Więc o tym powiem Wam i też powiem Wam, której wersji języka angielskiego warto się uczyć i jak się tych wersji uczyć, bo to jest kolejna rzecz, którą bardzo często osoby uczące się angielskiego nie rozumieją za bardzo, ale też mi się wydaje, że też właśnie ta duża ilość materiału, którą mamy, bardzo często powoduje, że właśnie widzimy te różne wersje angielskiego i zaczynamy się martwić, że my nigdy nie opanujemy tych wersji, jak w ogóle to zrobić, żeby to opanować. Więc o tym teraz dzisiaj Wam powiem. Zanim przejdziemy do tego, chciałabym Was namówić do tego, żebyście zadawali pytania, ale żebyście też brali udział w dyskusji. Jeżeli jest coś, z czym się nie zgadzacie, bo ja nie jestem wyrocznią, ja nie wiem wszystkiego. Ale jeżeli jest coś, z czym się nie zgadzacie i macie zupełnie inną opinię, to bardzo Was proszę, dajcie znać w komentarzu. Ja się spróbuję do tego odnieść i nie będę tego brała do siebie. Więc jeżeli coś jest takiego, to napiszcie. Jeżeli się zgadzacie, to też napiszcie, że się zgadzacie, lub chociaż dajcie kciuka w górę, czy serduszko, czy cokolwiek, żebym wiedziała, że to, co mówię, jest przydatne i się Wam przydaje i podoba i z tego korzystacie. Cześć Maju, hello, nice to see you everyone. Bardzo jestem zadowolona, że mogłam zrobić tego live'a i widzę te znajome wasze twarze i się z tego strasznie cieszę, że tutaj jesteście. Dobrze, moi drodzy, więc zacznijmy może od której wersji języka angielskiego się uczyć. Okay? Więc jak wiecie, tak mi się wydaje, bo jak jesteście zainteresowani językiem angielskim, to tych wersji angielskiego jest sporo, bo mamy brytyjski i amerykański, czyli te dwie takie bardzo podstawowe, główne rzeczy, które się uczymy, prawda, w szkole, ale jeszcze do tego jest australijski, jest południowoafrykański, jest jeszcze odmiana jakaś tam. Nawet można by powiedzieć, że i Indie mają swoją odmianę języka angielskiego, też trzeba brać pod uwagę, bo Indie są jednym z największych krajów na świecie i ludzi jest milion, znaczy milion, no powiedzmy tak, wiecie, no, miliony są tych ludzi i oni też posługują się językiem angielskim na co dzień, więc tych wersji jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. I teraz, jak zaczynamy się uczyć języka angielskiego, powiedzmy od podstaw, to jesteśmy uczeni pewnej wersji. I w zależności od tego, z kim się uczymy i kiedy się uczymy, bo to też jest ważne, uczymy się jednej wersji. Ta wersja jest zależna przede wszystkim jeżeli jesteśmy na przykład w szkole,
to uczymy się przeważnie brytyjskiej wersji, bo korzystamy z brytyjskich podręczników, które zostały zrobione przez Cambridge, przez BBC, przez różne takie instytucje. I tej jednej wersji się trzymamy i tego się uczymy. Może też być tak, że w dorosłym życiu uczymy się, powiedzmy, wybieramy sobie specjalnie, że bardzo nam się podoba odmiana brytyjska, to chcemy uczyć się odmiany brytyjskiej i idziemy do nauczyciela, który uczy odmiany, przepraszam, tu mnie ktoś chodzi, odmiany brytyjskiej. No i albo na przykład amerykańskiej, tak? Lubimy bardzo amerykańską wersję, więc uczymy się wersji amerykańskiej. Mamy znajomych z Australii lub mieszkamy w Australii, uczymy się odmiany australijskiej. Czasami bywa też tak, że uczymy się tego angielskiego, uczymy i nagle zaczynamy oglądać filmy po angielsku i się okazuje, że nasz angielski jest troszeczkę inny od tego angielskiego, który na przykład widzimy w filmach. Uczyliśmy się do tej pory brytyjskiego, teraz nagle przechodzimy do amerykańskich filmów i się okazuje, że oni mówią troszeczkę inaczej, że pewne rzeczy są nam trudniej zrozumieć, bo oni używają innych słów, mają inny akcent, mówią z inną intonacją i tak dalej. Czy jest się czym martwić? Generalnie nie, dlatego że musicie pamiętać, że angielski to jest jeden język, który ma, powiedzmy, takie odnogi, tak? To nie jest polski i czeski, to nie jest polski i rosyjski, czy polski i, nie wiem, jakiś tam jeszcze, tak? Czy na przykład to nie jest włoski i hiszpański, tak? Gdzie mimo tego, że są jakieś podobieństwa między tymi językami, te języki są zupełnie różne. I czasami my, nie znając rosyjskiego, pojedziemy do Rosji, to nie jesteśmy w stanie się często dogadać. Coś tam rozumiemy, oni coś tam rozumieją, ale tak naprawdę to są dwa różne języki, więc ciężko jest nam się dogadać. Angielski to jest jeden język z małymi różnicami. Jeżeli spotyka się Brytyjczyk z Amerykaninem, to oni są w stanie się zrozumieć bez większych przeszkód. Czasami jest tak, że są pewne rzeczy, które na przykład nawet kulturowo, nawet nie chodzi o to, że to jest, że mają inne słowa, tylko na przykład kulturowo są, różnią się pewnymi rzeczami. I jak oni się spotykają, to nie jest tak, że oni się w ogóle nie potrafią dogadać. Pewne rzeczy po prostu, jeżeli czegoś tam, jakieś są nieporozumienia, to oni się pytają. Bardzo często takie sytuacje, takie spotkania są przedmiotem żartów między nimi, no bo na przykład jest żart, który zawsze się powtarza, że Brytyjczycy mówią football na piłkę nożną, a Amerykanie mówią soccer. I są zawsze takie żarty, że kto ma rację i które słowo jest poprawne i dlaczego jest tak, a nie inaczej, tak? Bo w Ameryce, jeszcze w Stanach, jest jeszcze football, American football, gdzie ten sport jest zupełnie inny niż piłka nożna. I są takie rzeczy, ale jeden drugiego rozumie. Nie jesteście w stanie na samym początku, jak się uczycie, lub jesteście, powiedzmy, na poziomie B gdzieś tam, to nie jesteście w stanie nauczyć się wszystkich jakby rodzajów i odmian i różnic tych języków, tak? Więc jeżeli uczyliście się do tej pory brytyjskiego i on Wam się podoba, bo to też namawiam Wam do tego, żeby się uczyć odmiany, która Wam się podoba, to faktycznie pewne rzeczy będziecie widzieć, że są różnice, ale te różnice przyjdą do Was z czasem. Wy się będziecie ich uczyć na pewnym poziomie, ale to, że Wy się uczycie brytyjskiej odmiany, nie oznacza, że pojedziecie teraz do Stanów, czy do Australii, czy do Południowej Afryki i nie będziecie mogli się dogadać z tymi ludźmi. Jak najbardziej będziecie mogli, tylko po prostu wypowiecie trousers, a ktoś powie pants i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest straszna różnica, to nie jest jakby, wiecie, no, to nie jest jakby tragedia i nie wiadomo, co się stanie, po prostu są te małe różnice. Te różnice, jak mówię, uczymy się z czasem, uczymy się po jakimś czasie, to samo przychodzi.
Czasami na przykład w szkołach językowych czy u pewnych nauczycieli uczymy się tych różnic, te różnice się pojawiają. Są specjalne lekcje, które są do tego przeznaczone, żeby uczyć, żeby przynajmniej zwrócić uwagę na te bardzo, bardzo podstawowe rzeczy, które później właśnie soccer i football to będzie się bardzo często powtarzało, ale pavement i sidewalk, czyli dwa różne słowa na chodnik i tak dalej, i tak dalej. To są takie dosyć bardzo popularne zwroty i słowa, które się będą powtarzać i ich się będziecie uczyć na tych lekcjach. Natomiast poza tymi lekcjami to do Was przyjdzie. Czasami, jeżeli coś zauważycie, na przykład uczycie się brytyjskiej odmiany i zauważycie w filmie, że pojawiło się słowo, którego wcześniej nie znaliście i nie rozumieliście, to warto je sobie zapisać i zapytać się swojego nauczyciela, co to jest za słowo i dlaczego na przykład, a jak mówią Brytyjczycy, a jak mówią Amerykanie na to i tak dalej. Teraz, jeżeli czasami jest tak, że u pewnych, na przykład u mnie tak jest, że ja nie zwracam, po pierwsze nie uczę specyficznego rodzaju angielskiego. Ja bardzo często je mieszam, te wszystkie rodzaje i staram się, by uczeń słuchał brytyjskiej odmiany i amerykańskiej odmiany. Staram się też zwracać uwagę na to, że jeżeli się pojawia coś na przykład w artykule, który przerabiamy, pojawia się amerykańska odmiana, to zwracam uwagę na to, że w odmianie brytyjskiej jest co innego. I jesteśmy w stanie nauczyć się przy pewnym systemie jakby takiej bardziej ogólnej wersji. Natomiast generalnie nie jesteśmy w stanie nauczyć się jednej wersji, zwracać uwagę przy tym cały czas non-stop, zwracać uwagę na tą drugą wersję. Musicie też wziąć pod uwagę to, że po pierwsze, to nie jest kolosalna różnica, naprawdę to nie jest wielka różnica między tymi wszystkimi odmianami, a dwa, wiele rzeczy przychodzi z czasem, tak? Więc skupcie się na jednym, skupcie się na jednej, albo na jednej wersji języka angielskiego, albo na jednym sposobie nauki języka angielskiego. Czyli na przykład, jeżeli się uczymy przez konwersację i chcemy po prostu jeździć gdzieś i się dogadywać w języku angielskim, to wy nie musicie wszystkich odmian języka angielskiego znać. Naprawdę nie musicie. Dacie sobie radę mówiąc po angielsku po prostu w taki i nie, a nie inny sposób i nie musicie wszystkiego wiedzieć. Przynajmniej nie od razu. Tak jak mówię, jeszcze raz, te rzeczy przychodzą z czasem. Więc mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. Zawsze jakby staram się Was też uwrażliwić na to, że nie wszystko naraz. Nie jesteśmy w stanie nauczyć się wszystkiego od razu, tak? Nie jesteśmy w stanie pojąć całego angielskiego w przeciągu 2 lat. Jeżeli jesteście na wyższym poziomie, to te różnice będziecie sami wyłapywać bardzo często, tak? Będziecie wyłapywać je na przykład nawet przez interakcje z osobami z zagranicy, rozmawiając z osobami z różnych krajów, jeżdżąc do różnych krajów, oglądając przeróżne rzeczy, słuchając przeróżne te rzeczy, naprawdę te różnice się same wyłapują po pewnym czasie. Ja bym się nie stresowała tak bardzo tym, że wy czegoś nie wiecie. Po prostu uczymy się, zwracając uwagę. Jeżeli coś się pojawi, to zwracamy na to uwagę. Możemy mieć osobne zajęcia i możemy sobie na tych zajęciach mówić dokładnie o tych najważniejszych różnicach między tymi dwoma, czy tam jakimiś odmianami języka angielskiego. Natomiast, tak jak mówię, nie musicie tego wiedzieć od razu. Przepraszam Was bardzo, jestem lekko zakatarzona od klimatyzacji. Nie mam koronawirusa, więc nie martwcie się. Mam po prostu tylko lekki katar.
Więc mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli nie jest jasne, jeżeli się z tym nie zgadzacie, to dajcie mi znać. Jeżeli jest jasne, to dajcie mi kciuka w górę lub serduszko, żebym wiedziała, że jest jasne, że wiecie, o co mi chodziło i że wszystko jest ok. Tak jak ja na przykład, jeżeli chodzi o mój angielski, ja się uczyłam brytyjskiej odmiany języka angielskiego w szkole, dlatego że miałam w większości nauczycieli z Wielkiej Brytanii. I miałam też podręczniki, wszystkie przygotowywałam się na przykład do FCE, później do Advance i tak dalej. I te podręczniki, te egzaminy są generalnie przeważnie, no, skupia się bardziej na brytyjskim języku. Tam czasami są takie jakieś wyrywki, że tam te różnice się porównuje na przykład, ale generalnie jest to brytyjska odmiana angielskiego. Natomiast później spędzałam bardzo dużo czasu z osobami ze Stanów. Jak się uczyłam tutaj, miałam kurs nauczycielski, to bardzo dużo osób ze Stanów było i podłapałam bardzo dużo od nich. Oczywiście filmy oglądałam amerykańskie i do tej pory bardzo lubię filmy amerykańskie, bardziej hollywoodzkie, więc podłapuję te różnice i bardzo dużo podłapałam od nich. Później mieszkałam też z Australijczykami, więc bardzo dużo podłapałam także od nich, łącznie z akcentem, którym na szczęście mi troszeczkę minął, ale też miałam taki dosyć australijski akcent i podłapałam od nich dużo slangu. Południowa Afryka, tak samo mieszkałam z osobami z Południowej Afryki i też podłapałam trochę od nich slangu, więc naprawdę wydaje mi się, że to doświadczenie bardziej życiowe niż jakiekolwiek takie wyuczone dało mi też tą swobodę taką, że po prostu potrafię jakby się z jednej wersji, to znaczy jestem świadoma może bardziej tych różnic. Ostatnio bardzo często posługuję się wersją amerykańską, dlatego że ona jest zawsze jakaś krótsza i łatwiejsza, nie wiem, tak mi się wydaje. Ale patrząc na to, jak to postępowało z czasem, to wydaje mi się, że właśnie bardzo dużo takich rzeczy uczymy się właśnie przez bardziej doświadczenie i przez pewne rzeczy, przez osłuchanie się z pewnymi rzeczami, przez kontakt z ludźmi, kontakt z materiałami i tak dalej, i to przychodzi samo. I tak jak mówię, na lekcjach po prostu nie uczę jakby tylko i tego i wyłącznie tego, tej odmiany, ale właśnie mieszam te wszystkie odmiany razem i zwracam uwagę na to, jakie są różnice, a te różnice naprawdę są niewielkie, więc wiecie, to nie jest tak, że nie można się dogadać. Pete, hello from Sydney, Australia, Joanna. Hello Pete, how are you? Have you visited Luang Prabang, Laos? Yes, I have. My sister lived there for a while, so she also knows it very well. I know it a little bit, so but she does a lot. Why are you going there? Okay, so. Mam nadzieję, czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Czy wszyscy zrozumieli? Czy jest wszystko zrozumiałe i wiecie, o co mi chodzi? Bo jakbyście mieli jakieś pytania i byłoby niejasne coś, to dajcie znać. No i przechodzimy już do tych materiałów i do tego, że bardzo dużo ich mamy obecnie. Nie wiem, czy macie też takie wrażenie, ale jeżeli chodzi o język angielski, rzeczy, z których możemy korzystać i za darmo, i rzeczy płatnych jest multum. Multum. Jest tego zatrzęsienie. Możemy korzystać z wersji angielskich, żeby się uczyć, możemy korzystać z wersji polskich, są kursy online, są podręczniki, są, nie wiem, no co tam, w ogóle, no wszystko, pełno tego. I nagle jest, wiecie, to tak jest trochę jak z jedzeniem w supermarketach, tak? Mamy tyle produktów zatrzęsienie, że nagle zaczynamy być otyli, bo mamy bardzo łatwy, szybki dostęp do zbyt dużej ilości rzeczy. I tak jest z językiem angielskim, wydaje mi się, że jest przesyt. I oczywiście ja też wypuszczam w świat pewne rzeczy i wy też z tego korzystacie. Ja wam coś tam powiem, a to jest fajne, to nie jest fajne i tak dalej. I wy na przykład chcecie już korzystać z pewnych rzeczy, które tutaj się pojawiają na tych u mnie, tak? Więc ja jestem świadoma tego, że dokładam się do tego całego chaosu informacyjnego. Ale ja wam naprawdę chciałabym was uczulić na to, żeby nie, bo ja
Wydaje mi się bardzo często, że osoby, które się uczą języka angielskiego, szczególnie że jak są na jakichś takich początkowych poziomach, że chcą bardzo dużo w bardzo krótkim czasie i taki jest przerost tej motywacji, szczególnie na początku właśnie, bo my chcemy mieć 1500 podręczników, 2000 zeszytów i 4000 długopisów, żeby się zacząć uczyć, tak? My mamy, po prostu obkładamy się tym wszystkim i my chcemy jeszcze aplikacje do tego, bo teraz aplikacje są na topie, więc aplikacje jeszcze do tego. I teraz jak z tego, kurczę, korzystać? No jak z tego korzystać, nie? Skoro my mamy 4000 podręczników i teraz jak my mamy sobie się zacząć uczyć? I teraz tak, moi drodzy, jeżeli uczycie się z jakimś innym nauczycielem niż ze mną, jeżeli chodzicie na kursy, jeżeli uczycie się sami, ok? To pamiętajcie, jeden podręcznik, jedne ćwiczenia i jedna aplikacja. Jeżeli zaczynacie się uczyć sami, bez niczyjej pomocy i zaczynacie od podstaw, totalnych podstaw, dobrze jest zacząć od aplikacji. Samej aplikacji, tak? Możecie sobie, nie wiem, wybrać jedną, jest Babbel, co tam jeszcze jest, jest Duolingo, jest Memrise, są jakieś tam inne te aplikacje. Ja Wam polecam oczywiście moją bibliotekę, chociaż to nie jest aplikacja, tylko kurs taki bardziej online, który się robi przy komputerze, więc jeżeli macie ochotę, to też biblioteka OK English jest również dostępna, więc jedna rzecz, którą sobie wybieracie, tak, po jednej rzeczy. Jeżeli sobie wybierzecie, ja wiem, jeszcze kolejny jest problem, które te podręczniki, tak, bo jest 1500 podręczników, więc to zależy też, czego się będziecie uczyć, do czego się przygotowujecie, po co wam ten angielski, tak, nad tymi rzeczami trzeba się zastanowić, bo osoba, która chce zdawać egzamin z języka angielskiego, a osoba, która, nie wiem, tam się, powiedzmy, nie wiem, do pracy potrzebuje języka angielskiego, no to są dwie różne, jakby dwa różne kierunki i do tego potrzebujemy trochę innych materiałów, trochę innych książek, więc też trzeba się dobrze zastanowić, czego tak naprawdę chcemy się nauczyć. Ale jak już wiemy, czego chcemy się nauczyć, to na miłość boską, ludzie, moi drodzy, kochani, jedna książka, jedna ćwiczenia, jedna aplikacja, jeden zeszyt i parę długopisów, żeby było kolorowo. I to tyle. Nie trzeba się przeładowywać, naprawdę nie trzeba się przeładowywać. Jeżeli jest tak, że czujecie, że to nie jest wystarczająco, bo na przykład zdecydowaliście się uczyć się z książki, macie książkę, ćwiczenia i zeszyt i na przykład czujecie, że jeszcze porobiłbym sobie coś w wolnym czasie, no to ściągacie sobie aplikację. Jeżeli ta aplikacja znowu jest na przykład nudna, powiedzmy, i ją tam przerabiacie, jakąś gramatykę i to jest nudne, a chcielibyście się pobawić, porobić jakieś quizy i tak dalej, to są do tego inne aplikacje, to można sobie kolejne aplikacje ściągnąć. Tylko wiecie, nie 1500 rzeczy, naprawdę, nie, po prostu nie twórzcie sobie dodatkowego chaosu informacyjnego, bo i tak jesteśmy zaśmiecani różnymi informacjami, tak? Wchodzimy w internet i po prostu tego mamy, to już nawet nie chodzi o język angielski, ale generalnie informacji mamy bardzo dużo. Nasze mózgi są przeciążone tym wszystkim, a jeszcze tworzymy sobie dodatkowy chaos na biurku, gdzie mamy 50 tysięcy książek, więc naprawdę zachowujcie umiar w tym. Na przykład, jeszcze co można robić? Na przykład chcecie w wolnym czasie poczytać sobie książki po angielsku, czyli już nie gramatyka, nie ćwiczenia, nie jakieś tam takie, wiecie, typowo standardowe rzeczy, ale chcecie na przykład poświęcić wolny czas na to, żeby sobie przeczytać powieść po angielsku, to też jedną książkę, nad jedną się skupicie, szczególnie jeżeli nigdy wcześniej nie czytaliście po angielsku. Jeżeli nie czytaliście wcześniej po angielsku, bierzecie jedną książkę, wybieracie sobie jakąś tam Kubusia Puchatka na przykład, bo to fajnie, że zacząć od takich rzeczy, jakiś romans, romanse są bardzo łatwe do czytania, albo na przykład tak zwane teenage fiction, chyba to się nazywa, takie książki dla nastolatków, gdzie, wiecie, takie typowe nastoletnie problemy, i z kim pójść na bal i tak dalej, i różne inne, więc to są też bardzo łatwe książki, więc wybieramy sobie jedną taką książkę z tych właśnie, z tych kategorii i się nad nią skupiamy.
Bo jeżeli wybierzemy sobie, pójdziemy do biblioteki, do księgarni, kupimy sobie 10, tak? Inwestujemy teraz w siebie i kupujemy 10 książek po angielsku, to one będą leżeć, my będziemy czytać tą jedną książkę, będziemy, no ona nam trochę zejdzie, bo jeżeli uczymy się po raz pierwszy czytać po angielsku, no to troszeczkę to nam zejdzie. I skupiamy się na tej innej książce i tak kątem oka patrzymy na tą stertę, która tam stoi, i mówi: Nie, no nigdy tego nie przeczytam. Nie, no nie, no, zamykam następną, następną. I to też nie jest dobre, jeżeli na przykład czegoś nie skończymy i na przykład nie, no to wezmę następną, spróbuję. Następna też nie jest zbyt łatwa i też mi się ciężko czyta, a jeszcze 5 mam do przeczytania. Więc warto też jedną tylko książkę kupić, tak? Małymi krokami do celu. Nie wszystko naraz, moi drodzy. Jeżeli ja mam na swoich lekcjach generalnie nie używam podręczników, bardzo rzadko, tam czasami coś tam z czegoś tam korzystam, natomiast korzystam z materiałów autentycznych, więc u mnie nie ma podręczników. Jeżeli uczeń chce sobie podręcznik kupić osobny i sam sobie jeszcze dodatkowo robić, to ja mówię: You welcome to, proszę bardzo, nie ma problemu. I tylko, że ja ci mogę doradzić, ale ja już nie biorę udziału w tym, co sobie tam, znaczy, jakby mogę ci poradzić coś, ale ty sobie robisz już to w swoim własnym zakresie. I zawsze powtarzam właśnie, że jeżeli chcesz coś robić ekstra, to jedna książka, jedne ćwiczenia, jedna aplikacja i wszystko pojedyncze. Chyba, że jak mówię, że są to gry jakieś dodatkowe, jakieś, wiecie, no nie wiem, coś tam, co sobie gracie na aplikacji, na telefonie, to ewentualnie jeszcze można sobie dodatkowo pościągać takie rzeczy. Natomiast do nauki po jednym. Bardzo was proszę, bardzo was proszę o to. Dobra, czy są pytania? Jeżeli macie pytanie, bo tak trochę uprzedzam, jeżeli macie pytanie o jakie książki i z czego korzystać, no to wszystko zależy od waszego poziomu i od tego, co chcecie uzyskać, tak? Więc to nie jest tak, że ja wam mogę polecić jedną książkę. Ale możecie do mnie napisać na przykład na wiadomość prywatną, opisać, czego dokładnie się chcecie uczyć i co was interesuje, i ja ewentualnie mogę wam coś tam poradzić. Nie znam wszystkich książek, które są na rynku, to od razu mówię, tego jest sporo. Więc nie jestem w stanie wam poradzić. Natomiast jeżeli jest coś, o czym będę wiedzieć i będę wam w stanie doradzić, to na pewno wam doradzę. Pete is asking about the travels. Okay, is 5 days enough for Luang Prabang? It is, I think. It depends. If you want to go outside of Luang Prabang, maybe it could be a little bit longer, but 5 days should be enough. Yeah. Thank you very much, Pete. Safe travels to you too. Okej, moi drodzy, i teraz o czym my będziemy rozmawiać? O czasach warunkowych na sam koniec. Czasy warunkowe. I tak jak mówiłam, nie będzie tutaj teorii, dlatego że weźmiecie sobie byle jaką książkę do gramatyki, wejdziecie sobie na co, wygooglujecie sobie i będziecie mieli wszędzie to samo. Ja się nie będę tutaj powtarzać. Jeżeli chodzi o to, jaka struktura jest czasów warunkowych, bo czasy warunkowe są generalnie, mają bardzo taką, znaczy jak się uczymy na samym początku, to jest taka dosyć taka sztywna struktura i pewne rzeczy, są pewne reguły, którymi się kierujemy i generalnie tworzymy zdania na podstawie tych wzorów. Oczywiście w czasy warunkowe można mieszać, więc to jest jeszcze dodatkowa rzecz, która jest on top of it. Natomiast taka podstawa, gdzie się zaczynamy uczyć, to mamy to zawsze rozpisane, że if, później taki czas, później w drugiej części zdania taki czas i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że czasów warunkowych nie jest 3, a 4, bo jest jeszcze zerowy czas warunkowy, który odnosi się do rzeczy, które się dzieją na takiej zasadzie, że jeżeli woda osiąga 100 stopni, to się gotuje. Czyli takie bardzo, bardzo, bardzo takie rzeczy, które się zawsze dzieją, zawsze się wydarzają. I to jest zerowy czas warunkowy. No i później jest pierwszy, drugi, trzeci. I teraz, jeżeli chodzi o te czasy, to po pierwsze, polecam wam, jeżeli macie z tym problem, to musicie ćwiczyć na samym początku na papierze. Okay? Czyli trzeba sobie przećwiczyć, trzeba sobie utrwalić, jakie są te czasy warunkowe, do czego one dotyczą i jak się ich używa. Skupiłabym się na samym początku tylko na zerowym, który jest bardzo łatwy, to każdy będzie wiedział, na zerowym, na pierwszym i na drugim.
Ok, to są, te trzy są najważniejsze. Zanim przejdziecie do trzeciego czasu warunkowego, poleciłabym, abyście na samym początku jeszcze przerobili sobie struktury would have done na przykład, albo could have done, tak? Takie, to są rzeczy, które, to jest taka struktura, która wyraża, że coś mogło się stać w przyszłości, ale się nie stało. Czyli I would have, I should have, o, I should have, czyli powinnam była w przeszłości. I should have bought these shoes on sales and now they are too expensive, tak? Czyli powinnam była kupić te buty w przeszłości, bo teraz są już, już są za drogie, tak? Bo były na przecenie na przykład. To są takie konstrukcje. Napiszę Wam w komentarzach. Would have done, could have done i should have done. Ok? Takie trzy, powiedzmy, ogólne. Tam można je oczywiście tam jeszcze wchodzić w szczegóły, ale to są takie ogólne. To, tych struktur należy się najpierw nauczyć, zrozumieć, jak one działają, po co one są i co one oznaczają. Dodatkowo past perfect. Past perfect. Past perfect, czyli czas za przeszły, czyli jeżeli mówimy o czymś, co się stało przed przeszłością. Ok? Wiem, że to brzmi jak kosmos, jestem w stanie w to uwierzyć, ale to naprawdę jest dosyć logiczne. Wierzcie mi, jest to logiczne i nie jest to aż wcale takie trudne. Po prostu trzeba sobie bardziej, ja uważam, że akurat jeżeli chodzi o ten czas, warto sobie go rozpisać na osi czasu, zobaczyć, gdzie on występuje i będziecie wiedzieć. Te dwie rzeczy najlepiej opanować, zanim się przechodzi do czasu warunkowego trzeciego. Jak już będziecie wiedzieć, o co chodzi w tym would have, could have i tak dalej i past perfect, to czas trzeci, ten warunkowy, nie będzie taki trudny. On może być troszeczkę trudny, jeżeli chodzi o to, żeby zrozumieć na samym początku, o czym my w ogóle mówimy, czyli ten kontekst. Natomiast jeżeli chodzi o budowę, on nie będzie taki trudny już wtedy, bo my już będziemy wiedzieć, skąd te rzeczy się biorą. Bo would have i could have i tak dalej i past perfect, one występują w trzecim czasie warunkowym. I wtedy dopiero przechodzimy do tego trzeciego. Jeżeli chodzi o to, jak ja uważam, jak to powinno być uczone i jak ja uczę tych rzeczy, to ja bardzo małymi krokami przechodzę do czasów warunkowych, dlatego że wiem, bo ja pamiętam ze szkoły, jaki to był dla mnie szok w ogóle, dla mojego umysłu, że jest coś takiego jak czas warunkowy. Ja już myślałam, że wszystkie czasy poznałam, tutaj jeszcze czas warunkowy ma być, no hello, tak, o co chodzi w tym angielskim w ogóle. Więc uważam, że te rzeczy powinny się przedstawiać krok po kroku. Dobrze jest na przykład, jeżeli uczycie się, powiedzmy, teraźniejszych czasów i dodać sobie zerowy czas warunkowy, żeby już przedstawić sobie, co to jest w ogóle czas warunkowy, dlaczego on tam jest, skąd on się bierze. Dopiero przejść wtedy do pierwszego i na tym się zatrzymać, bo to są czasy teraźniejsze. Tak? I dobrze sobie to utrwalić i przećwiczyć i dopiero jak przechodzimy do czasów przeszłych, dodać sobie drugi. Na tych się na razie zatrzymać i dopiero jak będziecie już przechodzić do tych would have, could have, to już jest naprawdę, wiecie, no wyższa szkoła jazdy, to dopiero wtedy ten trzeci czas warunkowy można przedstawić. Jeżeli Wy będziecie na przykład, dajmy na to, wiedzieć już czas warunkowy zerowy i pierwszy i teraz na przykład przyjdzie Wam kiedykolwiek do powiedzenia czegokolwiek w czasie warunkowym drugim, a tego jeszcze w ogóle nie mieliście, więc na bank zrobicie błąd, to nic nie szkodzi. Tak? To na samym początku nic nie szkodzi, mówicie tak po prostu jak myślicie, ta druga osoba Was też zrozumie, wierzcie mi. Wszystko pomału, małymi krokami, rozsądnie i po ludzku i bez pośpiechu. I chciałabym Was też uczulić na to, żeby pamiętać o tym, że akurat jeżeli chodzi o czas warunkowy, to naprawdę tutaj konwersacja, wiecie, można by było powiedzieć, że jest najważniejsza. Bo jasne, jest ten problem, mamy często ten problem, że
mieszamy czasy, że na przykład nie potrafimy się czasów nauczyć, bo bardzo dużo osób ma z tym problem, tak? Uczymy się czasów, 1500 w ogóle jakichś rodzajów czasów i na przykład je mieszamy, tak? I jest nam ciężko w ogóle stwierdzić, kiedy jaki czas. Ale generalnie przy jakiejś tam dosyć dużej dozie konwersacji i kontaktu z językiem angielskim jesteśmy w stanie opanować przynajmniej te cztery czasy tak dosyć biegle. 4-5 czasów tak dosyć biegle, tak? Ta reszta może nam troszeczkę nie wychodzić, ale te pierwsze czasy można przećwiczyć, bo one są dosyć takie proste, tam nie ma żadnych jakichś takich, wiecie, no zbyt wielkich konstrukcji. Natomiast w czasach warunkowych już się zaczynają problemy, bo nie dość, że one się tłumaczą zupełnie inaczej na język polski, my w języku polskim zupełnie inaczej mówimy, natomiast w języku angielskim tam już jest troszeczkę taka konstrukcja, która jest taka podchwytliwa. I żeby to się tym dobrze się posługiwać, to musicie mówić. To nie ma innej możliwości. Naprawdę nie ma innej możliwości. Możecie być bardzo dobrzy w tym, że to sobie rozwiązujecie gdzieś tam w książce i tak dalej, i to jest do opanowania, tak? Natomiast w rozmowie, żeby tym się dobrze posługiwać, to naprawdę, naprawdę jest ciężko. I musicie ćwiczyć konwersacje, musicie ćwiczyć rzeczy, gdzie możecie używać tych konstrukcji, żeby to opanować. Tak? Pamiętajcie, żeby skupić się na samym początku, na tych pierwszych czasach warunkowych, dopiero później na tym trzecim. I jeżeli chodzi o czasy warunkowe, to powiem Wam, do czego one są, tak? I nie będziemy się tutaj jakby zatrzymywać na konstrukcjach dokładnych. Wydaje mi się, że może następnym razem przygotuję jakiś monolog, żebyście mogli zobaczyć sobie, jak to brzmi w jakiejś takiej konwersacji lub w monologu. Natomiast na tym będę już kończyć, tak? Czyli powiem Wam, do czego one są. Pojedyncze czasy warunkowe, do czego one służą. Więc zerowy czas warunkowy. Zerowy czas warunkowy jest do czegoś stałego. Na przykład, when the water reaches 100 degrees, it boils. Tak? Czyli to się zawsze dzieje, nie ma czegoś takiego, że jeżeli woda ma 80 stopni, to będzie się gotować, ona się gotuje przy 100 stopniach, to jest zjawisko, które zachodzi zawsze i dlatego tam stosujemy tylko present simple, tak? Pierwszy czas warunkowy odnosimy często do przyszłości i mówimy jeżeli. Czyli mimo, że tam jest, to znaczy tam jest if, czyli jeżeli, tak? Czyli if the weather is nice, I will go for a walk. To jest standardowe zdanie, które zawsze u mnie się powtarza na lekcjach, kiedy mówię właśnie o czasie warunkowym pierwszym. I za każdym razem powtarzam to zdanie. Ja się na tym zdaniu uczyłam czasu warunkowego pierwszego i kiedy przychodziło później do rozmowy, kiedy musiałam powiedzieć coś w tym czasie, to sobie zawsze przypominałam to zdanie, jakby budowałam nowe zdanie na podstawie tego. Oczywiście mi to trochę zajmowało, zanim ja wydusiłam w ogóle cokolwiek, to trochę mi to zajmowało. Natomiast jest to dobry wzór, wydaje mi się, że dobry wzór, na którym się można opierać, tak? Czyli if the weather is nice, I will go for a walk. Czyli tam jest present simple najpierw, a później jest future simple, ale on się odnosi do przyszłości, bo jeżeli pogoda będzie ładna, to pójdę na spacer i on się odnosi do czegoś, co się zdanie w przyszłości i tłumaczymy na to, na polski, jeżeli. To jest nasz czas pierwszy, warunkowy, jeżeli. Tak? If. Czas drugi warunkowy jest, odnosimy często do teraźniejszości i odnosimy do teraźniejszości i tłumaczymy na gdyby. To jest nasz gdybający czas warunkowy. Gdyby. On gdyba. Tam nie, mimo, że tam jest if, to if nie mówimy, nie tłumaczymy na jeżeli. Tam bardziej tłumaczymy na gdyby. If I had a boat, I would
sail around the world. Czyli gdybym miała łódkę, popływałabym, tak, pożeglowałabym po świecie. Tak, czyli znowu, czyli po pierwsze if tłumaczymy na gdyby, a później mówimy, że coś bym zrobiła, czyli to jest gdybamy sobie, tak, marzymy sobie, to jest czas taki gdybający i on nam mówi o tym, co by było gdyby, tak, co by było gdyby w teraźniejszości. Czas trzeci, warunkowy, odnosimy do przeszłości i on nam mówi też na jeżeli, tak? On też nam, też to tłumaczymy na jeżeli. If I had known it, I would have said something. No takie dziwne zdanie mi wyszło, ale dobra, takie mi przyszło do głowy. Czyli ono odnosi się do przeszłości. Gdybym w przeszłości, albo jeżeli w przeszłości o tym bym wiedziała, to bym coś powiedziała, tak? Czyli na przykład mówimy o takiej teoretycznej sytuacji, że na przykład wczoraj rozmawiałam z kimś i nie wiem, i powiedziałam coś głupiego, tak? Powiedziałam coś głupiego, na przykład nie wiem, skomentowałam jego, zapytałam się o jego dziewczynę, a on już z tą dziewczyną zerwał, tak? I gdybym wiedziała, że on już tej dziewczyny nie ma, to nic bym na przykład nie powiedziała. To chodzi o tą przeszłość. I jak widzicie, czas trzeci warunkowy nie jest wcale łatwy. Pierwsze trzy są łatwe, trzeci nie jest łatwy i już można od razu powiedzieć, że po pierwsze ta konstrukcja jest what, wiecie, no po prostu patrzycie na to i o co w ogóle tutaj chodzi. No i po prostu wyobrażenie sobie danej sytuacji jest dosyć ciężkie, żeby to w ogóle u nas po polsku się bez względu na to, który to jest, jaka to jest sytuacja, czy to jest teraz, czy to jest wcześniej, czy to bardzo podobnie się tłumaczy, natomiast tutaj jest to bardzo, bardzo różne. Te trzy zdania, które wam, czy tam cztery zdania, które wam podałam, są bardzo różne. I jak zauważycie, o czym wcześniej mówiłam, w trzecim czasie warunkowym mamy past perfect i konstrukcję z would have done. Dlatego mówiłam, żeby najpierw tę konstrukcję poznać, a dopiero wtedy przejść do czasu warunkowego trzeciego. I tym optymistycznym akcentem będę kończyć, bo tutaj już ktoś czeka na pokój. Jestem w kafejce, więc ktoś tutaj czeka na pokój, muszę się zwijać powoli. Mam nadzieję, że wam pomogłam trochę, jeżeli chodzi o te czasy warunkowe. Przepraszam was bardzo. O te czasy warunkowe. Jeżeli są pytania do czasów warunkowych, dajcie znać. Ja wam przygotuję jeszcze śniadanie, gdzie będziemy mówić tylko o tych czasach warunkowych. Ja wam pokażę, jak te czasy warunkowe w konwersacji się odbywają, jak one się używają, jak się ich używa w konwersacji. Więc jeżeli macie pytania dotyczące czasów warunkowych, to bardzo proszę zostawcie w komentarzu. Pamiętajcie, że na grupie Angielska Konwersacja co piątek, przynajmniej tak się staram, że w piątki wpisuję wam miejsce tam, gdzie możecie zadawać pytania i możecie, nie wstydźcie się, nie krępujcie. Zadawajcie pytania, bo to mi się później przydaje właśnie na przygotowywanie naszych śniadań. Więc bardzo, bardzo was serdecznie zachęcam do tego, żeby zadawać pytania. Również, tak jak mówiłam, będziemy sobie mówić o E i D w formie takiej bardziej zaawansowanej, więc jeżeli macie pytania o zaawansowane E i D, to też was proszę o nie i żebyście tutaj je wrzucali. No i to by było na tyle. Widzimy się za tydzień. Za tydzień na pewno będzie śniadanie, więc na pewno się widzimy. Tak jak mówię, będę starać się postaram się przygotować troszeczkę bardziej taką lekcję, że będziecie mieli slajdy, będziemy mogli sobie jakieś tam ćwiczenie zrobić i tak dalej. Więc postaram się to przygotować. Mam teraz cały tydzień, więc może coś tam wykombinuję. A później będą znowu dwa tygodnie przerwy i znowu się będziemy widzieć, także tak to będzie wyglądać. Hugs Iwona and hugs back to you, my dear. Mariola, thank you so much everyone for coming and for listening to me. Mam nadzieję, że wynieśliście coś z tego, że coś wam się przydało.
I żegnam się z Wami. Ściskam Was serdecznie i gorąco i wysyłam Wam promienie słońca i trochę temperatury wyższej. Nie wiem, jaka tam jest pogoda teraz w Polsce, ale mam nadzieję, że nie jest tak źle. A ja Wam jeszcze więcej wysyłam ciepła stąd. Thank you so much. Thanks, Izabela. Thank you for being here. Thank you all and I will see you next week. Bye bye.